W środę miała miejsce sesja pełniącego funkcję Rady Powiatów Końskich i w skrócie można by ją określić jako swoisty teatr jednego aktora. Główną rolę w tym posiedzeniu odegrał Grzegorz Piec, który pełni funkcję wszystkich organów powiatu koneckiego, a więc Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty Koneckiego. Najciekawszym elementem sesji była seria głosowań, gdzie Grzegorz Piec najpierw jako przewodniczący Rady wyczytywał dany projekt uchwały i prosił o głosowanie, a następnie samemu w imieniu całej Rady dany projekt przegłosowywał. Podczas sesji m.in. określono rozkład godzin pracy aptek, czy zmieniono nazwy szkół ponadgimnazjalnych na ponadpodstawowe. Grzegorz Piec odczytał także sprawozdanie ze swojej pracy w okresie pomiędzy sesjami. W związku z ukazaniem się obwieszczenia wojewody świętokrzyskiego o rozwiązaniu z dniem 26 stycznia bieżącego roku z mocy prawa Rady Powiatów Końskich, od 1 kwietnia tego roku jestem pełnię jednoosobowo funkcję organów powiatu. Pełniąc funkcję zarządu powiatu, zorganizowałem 3 posiedzenia zarządu. Dnia 4, 11 oraz 16 kwietnia, na których podjąłem uchwały w sprawach przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu koneckiego za 2018 rok, odwołania upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich 3 uchwały, wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest część pierwsza. Modernizacja i ewidencja gruntów i budynków w zakresie pozyskania opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gminy Końskie. To jest Brody, Nowy Kazanów, Sierosławice, Stary Kazanów. W oprogramowaniu umożliwiającym eksport wyników przedmiotu zamówienia, to jest danych graficznych i opisowych do formatu akceptowanego przez programy komputerowe EWOPIS i EWMAPA. Część druga, wykonanie geodezyjnych opinii technicznych w sprawie stanu prawnych działek stanowiących część ulicy Wjazdowej i ulicy Gimnazjalnej w Końskich. Pozytywnie zaopiniowałem projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach zmiany nazwy szkół, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2 i 3 w Końskich, zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Stąporkowie, planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu koneckiego od dnia 1 września 2019 roku, i oceny rocznej działalności warsztatu terapii zajęciowej w Końskich działającego przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powiatu Wszechnica Konecka. Ponadto przyjąłem bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku. Zapoznałem się z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2018 rok. Podjąłem decyzję w sprawie zakresu przedmiotu zamówienia zadania dotyczącego przebudowy czwartego piętra budynku Starostwa Powiatowego w Końskich. Wyraziłem zgodę na wycięcie 12 sztuk drzew zlokalizowanych na działce w użytkowaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i 16 obumarłych drzew zlokalizowanych na działce Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich oraz upoważniłem dyrektorów wyżej wymienionych szkół do wystąpienia z wnioskami o usunięcie drzew do gminy Końskie. Zapoznałem się z informacją o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków Gliany Las Smyków o długości 2475 metrów. Zapoznałem się z pismem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich o podwyżki wynagrodzeń oraz z wykazem określonych poziom średnich wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Pozytywnie zaopiniowałem projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/19, 4289/6, 4289/8 oraz 4279/16 w Końskich oraz projekt zmiany części z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulicy Południowej Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Majora Hubala, 16 stycznia Zamkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zatwierdziłem materiały pod obrady 7 sesji Rady Powiatu. O pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mówiła dyrektor Urszula Przygocka, a o działalności Powiatowego Urzędu Pracy dyrektor tej jednostki Bożena Urban. Odczytano także kilka innych sprawozdań. Sesja trwała około 60 minut i przebiegła bardzo sprawnie.